Cześć, zapraszam Was na film pod tytułem Unboxing ograniczników PRZE 5 firmy Eaton. Paczuszka właśnie dotarła, rozpakujmy sobie ją. Mamy ogranicznik PRZE 5 kategorii T1 plus T2 o symbolu SPBT12280/4. Następnie mamy ogranicznik PRZE 5 o symbolu SPCT2 280/4, T2, ogranicznik PRZE 5 klasy T3, symbol SPDT3 335/1+NPE oraz 3 sztuki styków pomocniczych do ograniczników PRZE 5 o symbolu producenta ASAUXSCSPM. Są to produkty firmy Eaton. Więc po kolei przejdźmy do produktu pierwszego. Będzie to ogranicznik PRZE 5 klasy T1, T2. W opakowaniu znajduje się naklejka informacyjna. To też informacja o zagrożeniach związanych z prądem elektrycznym. I to co ważne, instrukcja obsługi naszego ogranicznika PRZE 5 klasy T1, T2. Co mamy w instrukcji obsługi? Podstawowe i najważniejsze parametry. Jak podłączyć, informacje na temat wkładek do bezpieczenia ogranicznika PRZE 5. Ogranicznik PRZE 5 składa się z podstawy montowanej na szynę TS35. Cztery wymienne moduły. Na każdym z modułów jest wskaźnik zadziałania. Jeżeli jest w kolorze zielonym, znaczy, że wkładka ogranicznika PRZE 5 jest sprawna. Jeżeli jest w kolorze czerwonym, to musimy ją jak najszybciej wymienić. Podłączenie. Na górze ogranicznika PRZE 5 w podstawie mamy opisane zaciski L1, L2, L3N. Podłączamy przewody, trzy przewody fazowe i przewód neutralny. Na dole ogranicznika PRZE 5 mamy zmostkowane zaciski PE na każdym z modułów. Pod spodem podłączamy tutaj pod mostkiem przewód PE do obojętnie którego z zacisków. U góry mamy symbol bezpiecznika, oznacza to, że maksymalne dobezpieczenie przed ogranicznikiem PRZE 5 w tym przypadku nie może być większe niż 160 A. Bezpiecznik topikowy GL. Napięcie pracy UC jest to najwyższe napięcie robocze, które może być w sposób ciągły podawane na zaciski urządzenia SPD, czyli naszego ogranicznika PRZE 5. W tym przypadku jest to 280 V AC na moduł. Następna informacja UP. Maksymalna wartość napięcia, do której urządzenie SPD jest w stanie ograniczyć przepięcie. Czyli dla tej kategorii T1 plus T2 mamy tu poniżej mniejsze lub równe 1,5 kV, czyli 1500 V. I impulsowe 12,5 kA. Jest to piorunowy prąd udarowy impulsowy o kształcie 10 x 350 mikrosekundy. Jest stosowany do testów urządzeń klasy T1 i odpowiada wpływowi prądu piorunowego. Następnie mamy podany prąd znamionowy 25 kA dla klasy T2 ogranicznika. Jest to znamionowy prąd wyładowczy o kształcie przepięciowym 8-20 mikrosekundy. Odpowiada on pośredniemu efektowi wyładowania atmosferycznego i przepięciu łączeniowemu. Jest stosowany w testach ogranicników T1 i T2. Oraz pod spodem jest jeszcze informacja i maksymalny prąd przepięciowy, jaki może przepłynąć przez moduł ogranicznika 50 kA dla przepięcia o fali 8-20 mikrosekundy. Aby zdemontować wkładkę, musimy tutaj u góry i na dole ogranicznika nacisnąć palcami i wtedy zwalniają się nam zaczepy i możemy swobodnie wyciągnąć wkładkę. Tutaj są te zaczepy w tym miejscu. Po włożeniu wkładki w podstawę ogranicznika, tutaj mamy takie otwory, zostają zaczepione. Co możemy jeszcze o nim powiedzieć? Jest to ogranicznik kombinowany, zaprojektowany specjalnie do instalacji w rozdzielnicach głównych, jako główne zabezpieczenie przeciwprzepięciowe domów jednorodzinnych oraz wszędzie tam, gdzie występuje ryzyko bezpośredniego wyładowania piorunowego. Ten ogranicznik PRZE 5 PBT12280/4 jest przeznaczony do sieci TNS, czyli do sieci, w których przewód neutralny i przewód uziemiający jest rozdzielony. Każdy z modułów zawiera warystory połączone równolegle. Urządzenie klasy T1, T2 firmy Eaton może być dodatkowo wyposażone w styk pomocniczy. Mamy tutaj trzy takie styki do każdego ogranicznika PRZE 5. Styk pomocniczy jest to styk pomocniczy przełączny. Montuje się te styki z lewej strony każdego ogranicznika. Wciskamy i za pomocą śrubokręta, tutaj są śruby 3,
Dokręcamy, proszę bardzo. Gotowy. Następny moduł ograniczników przepięć kategorii T2. Mamy SPC T2 280x4. Podobnie w opakowaniu zawierają się te same ulotki. I bardzo ważna też jest instrukcja obsługi, która opisuje, jak podłączyć, jak zainstalować ogranicznik przepięć firmy i tą kategorii T2. Tu jest też bardzo ważna informacja, że przy montażu ograniczników przepięć kategorii T2 odległość między ogranicznikiem przepięć T2 a zamontowanym wcześniej T1 nie może być mniejsza niż 10 metrów. Musielibyśmy wtedy zastosować indukcyjność, a jeżeli odległość jest większa lub równa 10 metrów, to wtedy nic nie musimy montować dodatkowych urządzeń. Budowa jest taka sama, podstawa zespolona do montowania na szynę TH35, cztery wkładki wary sterowe L1, L2, L3 i dla przewodu neutralnego, wejście przewody uziemiające. Podobnie wkładki charakteryzują się tym, że tutaj na czole aparatów mają oznaczenia: zielone sprawne, czerwone niesprawne, symbol T2 na każdej wkładce informuje, że jest to ogranicznik klasy T2, czyli drugi stopień ochrony. Maksymalne napięcie pracy tych wkładek to jest 280 V AC między przewodem L i PE. Prąd znamionowy dla kategorii T2 dla fali przepięciowej w czasie 8-20 mikrosekundy wynosi 20 kA na moduł. Maksymalny bezpiecznik, jaki może być zainstalowany przed ogranicznikiem, to 125 A/GL. I poziom ochrony, czyli napięcie UP, które zapewnia ogranicznik, to jest mniej lub równy 1400 V. Urządzenie klasy T2 chronią instalację elektryczną przed skutkami przepięć wywołanych wyładowaniami atmosferycznymi lub przepięciami łączeniowymi. Na przykład podczas włączania silników, spawarek lub transformatorów i wyzwalania urządzeń chroniących instalację, np. różnicówek, bezpieczników. Urządzenie ochrony przeciwprzepięciowej SPC T2 280 jest wyposażone w warystory. Główną zaletą warystorów jest szybka reakcja, umożliwia przejście od wysokiej impedancji do niskiej impedancji w czasie krótszym niż 25 nanosekund. Aby osiągnąć drugi poziom ochrony przeciwprzepięciowej w rozdzielnicy, muszą być zainstalowane urządzenia klasy T1. Do ogranicznika przepięć T2 firmy Eaton możemy zamontować styk pomocniczy, tak jak poprzednio. Bardzo prosto. Wciskamy. Maksymalny prąd, jaki może przepływać przez styk pomocniczy, to 2 A dla pracy AC12. Maksymalne napięcie zasilania 250 V, a napięcie minimalne 24 V prądu DC. Ogranicznik przepięć kategorii T3. SPD T3 335 1 plus NPE. Taki symbol posiada. W opakowaniu mamy ogranicznik. Ulotki, także instrukcja obsługi, bardzo ważna. Ogranicznik przepięć T3 nie wymaga dodatkowych jakichś zachowania obostrzeń przy odległości między ogranicznikiem przepięć T2. Natomiast ważne jest, żeby był montowany jak najbliżej chronionych urządzeń. Tutaj, jak podaje producent, odległość powinna być mniej niż 5 metrów od zamontowania tego ogranicznika, na przykład w rozdzielni. Jeżeli odległość jest większa niż 5 metrów, to producent zaleca stosowanie listw dodatkowo przeciwprzepięciowych wpinanych bezpośrednio do gniazdka. Ogranniczniki przepięć T3 są stosowane w przypadku wrażliwego i kosztownego sprzętu, np. medycznego, informatycznego, przemysłowego, gdzie chronią wrażliwe urządzenia przed skutkami przepięć, których wartość została obniżona przez urządzenia klasy T2. Montuje się je na standardowej szynie TH35. Urządzenie SPD T3 zbudowane jest z dwóch modułów. Moduł pierwszy jest to moduł iskiernikowy kategorii T2-T3. Maksymalne napięcie, z jakim może pracować, 260 V AC. Prąd znamionowy to 40 kA dla fali przepięciowej 8-20 mikrosekundy, a prąd maksymalny to 60 kA dla klasy T2, jak tutaj podaje producent. I moduł iskiernikowy zapewnia ochronę poniżej 1,5 kV pomiędzy przewodem PE i przewodem neutralnym. Drugi moduł jest to moduł warystorowy,
pracujący z napięciem do 335 V AC. Maksymalne dobezpieczenie bezpiecznikiem topikowym 125 A/GL. Napięcie, do którego ogranicza przepięcie moduł warystorowy, tutaj w kategorii tej T3, jest mniejsze lub równe 1000 V między przewodem fazowym a przewodem neutralnym. Przewód N zmostkowany mostkiem montażowym. Pod spodem podłączamy przewód neutralny. Tutaj do pierwszego wolnego zacisku podłączamy przewód PE, to jest opisane na aparacie, a do drugiego zacisku przewód fazowy. Standardowo do ogranicznika przepięć dostępny jest styk pomocniczy, montowany także z lewej strony aparatu.